Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Lato powoli zbliża się do końca, nadchodzi jesień, a to oznacza czas deserów z jabłkami. Dlatego dzisiaj przygotujemy szarlotkę w wersji bez pieczenia. Lekko kwaśne jabłka połączymy z galaretką brzoskwiniową i wyłożymy je na spód z biszkoptów. Oczywiście nie zabraknie też kremowej warstwy bitej śmietany. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jaki jest Wasz ulubiony sposób na szarlotkę. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie naszego ciasta zaczynam od jabłek. 6 dużych, kwaśnych jabłek dokładnie myję i obieram ze skórki. Moje jabłka przed obraniem ważyły około 1600 gramów. Po obraniu ścieram je na tarce o grubych oczkach. Używam brytyjskiej odmiany Bramley, która jest bardzo kwaśna i idealnie nadaje się do gotowania. Świetnie sprawdzą się też klasyczne odmiany, takie jak na przykład Szara Reneta. Po starciu jabłek przenoszę się z nimi na kuchenkę, gdzie przekładam je do dużego rondelka i dodaję do nich 200 ml wody. Zawartość naczynia duszę na średnim ogniu przez około 15-20 minut, aż jabłka zmiękną i uwolnią sok, ale jeszcze nie będą się rozpadać. Czas gotowania Waszych jabłek będzie zależeć od odmiany, której użyjecie. Nie dodaję do jabłek cukru, bo galaretka, którą dodam później, jest dla mnie wystarczająco słodka, co w połączeniu z kwaśnymi owocami da fajny kontrast. Można dodać do nich łyżeczkę cynamonu, ale tym razem go pomijam. Polecam też co jakiś czas mieszać jabłka, żeby się nie przypaliły. Po 20 minutach ściągam swoje jabłka z ognia i przekładam je do osobnego naczynia, żeby szybciej się ostudziły. Dodaję do nich dwie galaretki brzoskwiniowe i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Zamiast galaretki brzoskwiniowej możecie użyć cytrynowej lub agrestowej. Sprawdzą się równie dobrze. Tak przygotowane jabłka odstawiam do chwili, kiedy galaretka zacznie tężeć. Robię tak głównie dlatego, że moja blaszka nie jest szczelna, więc muszę poczekać, aż jabłka będą trochę ścięte. Kiedy widzę, że nie grozi mi już katastrofa w trakcie składania ciasta, zabieram się za układanie spodu. Na dno blaszki o rozmiarach 18 na 28 cm układam biszkopty. Tym razem używam okrągłych, ale podłużne sprawdzą się równie dobrze. Dno blaszki wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Jeśli nie macie takiej pod ręką, wyłóżcie całość papierem. Na tak przygotowany spód wykładam tężejące jabłka i rozprowadzam je równą warstwą po całej powierzchni. Jeśli Wasza blaszka jest szczelna, nie musicie czekać tak długo jak ja. Możecie wyłożyć jabłka wcześniej. Wystarczy, że osiągną temperaturę pokojową. Po wyrównaniu jabłek układam na nich drugą warstwę biszkoptów. Te są akurat odrobinę większe od tych, których użyłem na spodzie, ale sprawdzają się równie dobrze. Na całe ciasto użyłem około 200 gramów ciastek. Tak przygotowana szarlotka trafia do lodówki, aż galaretka całkowicie stężeje. U mnie była to cała noc, ale od tego momentu powinna wystarczyć godzina lub dwie. Kiedy warstwa owocowa całkowicie stężała, zabieram się za część śmietanową. W tym celu do niewielkiej miski wlewam 60 ml gorącej wody i dodaję do niej 6 g żelatyny. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie, a następnie odstawiam na około 10 minut do lekkiego przestudzenia. Do osobnej, dużej miski wlewam 400 ml zimnej, 36% śmietanki. Dodaję do niej 50 g cukru pudru i łyżeczkę pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub podmienić część cukru na taki z wanilią. Zawartość naczynia ubijam za pomocą miksera, aż całość stanie się puszysta i prawie sztywna. Nie ubijajcie śmietany całkiem na sztywno, bo po dodaniu żelatyny całość od razu zacznie się ścinać przez różnicę temperatur. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do żelatyny łyżkę ubitej śmietanki i krótko mieszam do uzyskania jednolitego płynu. W ten sposób hartujemy żelatynę, co pozwoli uniknąć grudek w masie śmietanowej. Nie dodawajcie do niej więcej śmietany, bo żelatyna może się zwarzyć. Zahartowaną żelatynę dodaję wąskim strumieniem do ubitej śmietanki, mieszając całość mikserem na niskich obrotach tylko do całkowitego połączenia.
Masa zacznie niemal natychmiast tężeć, dlatego od razu wykładam ją na ciasto i rozprowadzam równą warstwą po całej powierzchni biszkoptów. Po wyrównaniu warstwy śmietanowej ścieram na nią jedną kostkę ciemnej 70% czekolady, ale równie dobrze możecie użyć kakao. Jeśli bardzo zależy Wam na efekcie szarlotki z ciastem kruchym na wierzchu, możecie pokruszyć na górę jakieś ciastka lub herbatniki. Możliwości dekoracji jest naprawdę dużo. Tak przygotowane ciasto odstawiam z powrotem do lodówki na kilka godzin do ścięcia masy śmietanowej. Po tym czasie wyjmuję szarlotkę z lodówki, pozbywam się folii rantowej i nareszcie można kroić ciasto. Wygląda niepozornie, ale smakuje obłędnie. Kwaśne jabłka w połączeniu ze słodką galaretką sprawiają, że chce się sięgać po kolejne kawałki. Lekko ścięta bita śmietana jest puszysta i przyjemnie waniliowa, a biszkopty nadają całemu ciastu struktury. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!